Krzysztof Diabłowodarczyk, były mistrz świata wagi junior ciężkiej z nami. Wciąż były, ale prawdopodobnie przyszły. Kipi z ciebie energia dzisiaj? Tak jak najbardziej kipi jest z tego, co widzę, co się dzieje, jak chłopaki koledzy się przygotowali, jakie są efekty, bardzo fajne, podoba mi się. Wiadomo, gdzieś tam głowa nie każdemu pracuje, z tego co słyszałem, Ryś na sparingach bardzo fajnie, na treningach bardzo fajnie, a tutaj w walce trochę gorzej, ale myślę, że taka walka mu się przyda jak najbardziej, żeby zmobilizować. Przemek Runowski popełniał pewne błędy, ale bardzo fajnie z niektórych opresji wychodził. No i Marek. Myślę, że jest jeszcze trochę pracy, ale idzie wszystko ku dobremu. No i Marek Matyja, gdzie spodobał mi się też, można powiedzieć, w tej walce, gdzie spokój, opanowanie. Wiadomo, że był to zawodnik, który nie latał, czyli dużo łatwiejszy do trafienia i gdzieś tam uniknięcia pewnych ciosów. Ręce trzymał wysoko, wszystko poszło tak, jak powinien, zakończył walkę przed czasem. Ten prawy, długi, prawy, prosty zrobił efekt swój, to co przerabiał na treningu, czy z trenerem na tarczy, czy na sparingu. Więc myślę, że bardzo fajnie. Czy taka fachowa analiza, kariera telewizyjna stoi otworem? Nie, nie, broń Boże. A jeśli chodzi o mnie, myślę, że jest takie, bym powiedział, 65-70% formy, ale myślę, że wszystko będzie tak jak należy. Wiadomo, kontuzje, jakieś rotawirusy, antybiotyki i tak dalej. Teraz kontuzja szyi. Ja mam nadzieję, że tego tak, nie mogę za bardzo ruszać głową. Znaczy, w tą mogę. Nie, miałem na siłowni. Robiłem coś i nagle coś strzeliło. Nie wiem, to jest drugi raz mam tą sprawę. I wcześniej miałem 5 dni przerwy. Teraz mam 3, można powiedzieć. Wczoraj coś tam robiłem. Biegałem, coś tam, ćwiczenia na nogi robiłem, więc nie było najgorzej, ale myślę, że w poniedziałek już wejdę z taką, bym powiedział, inną energią na trening. Wkurza mnie to, że ciągle coś się działo, ale mam nadzieję, że te rzeczy wszystkie mnie zmobilizują i przyczynią się do tego, że wyjdę do walki 20 maja z taką, bym powiedział, bardzo mocną energią i nastawieniem psychicznym, że po prostu wygram w cugach. Okej, okay. A czy ty zdążysz z formą, już nawet nie pytam o te kontuzje, ale trener tak delikatnie się śmiał, że długie miałeś wakacje po ostatniej walce. Tak, za długie trochę, prawie dwa miesiące spowodowały to, że trochę przytyłem, trochę ciężko się było ruszać, trochę ciężko było też wejść, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Raczej już miałem dwa tygodnie męczarni, a propos tego, dwa tygodnie miałem męczarni, ale po tych, bym powiedział, kiedy szedłem poniżej stówy, już było dobrze. Już było dobrze, więc można powiedzieć powolutku z dnia na dzień coraz mniej, więc wydaje mi się, że nie można robić tak długich przerw, a jeśli nawet robić, to wyjeżdżać i coś robić, przynajmniej biegać, nie wiem, cokolwiek, żeby był ruch. Mateusz Masternak będzie sparował z Noelem Gaworem przez 2 tygodnie. Niektórzy kibice patrzą na to krytycznie, że on gdzieś będzie pomagał twojemu rywalowi, ale niektórzy mówią, że to jest po prostu bokserski biznes. Dokładnie, zgodzę się z tym, co powiedziałeś, jest to bokserski biznes, został zaproszony, sparuje, no, gdzieś tam każdy szuka swojej jakby szansy i zawodnika, który gdzieś tam boksuje i szuka gdzieś tam zawodnika podobnego do swojego przeciwnika, więc czemu? Ja nie mam żadnej pretensji do Mateusza, jedzie, boksuje. Kto wie, może Mateusz będzie później zamboksował, więc też jakby to można powiedzieć sprzyja ku temu, żeby później jakby boksować albo coś zrobić, nie wiem, coś takiego. Okay. Jak się przygotowujesz się do takiej walki z zawodnikiem, którego znasz ze sparingów, to ty w ogóle oglądasz jego walki, czy już po tych sparingach na tyle go znasz, że wydaje nie się... Nie znam totalnie, nie wracam pamięci tak szybko, bo chciałem też obejrzeć walkę Krzyśka. Powiem tak, nie wracam, nie analizuję, nie myślę, jakby to był zupełnie nowy zawodnik, staram się go analizować, tak jakbym go totalnie nie znał, patrzeć na niego, wypatrywać jego błędy, luki w obronie i luki w ataku, każdy ma, więc trzeba je dobrze wykorzystać. Wiem, że jest ruchliwy, może być z tym problem, ale kiedy wejdziemy już, mam nadzieję, od poniedziałku na tą taką pracę, taką, że fest i te 4-5 tygodni przepracujemy, więc myślę, że będzie warto, żeby później wyjść i zaboksować. Nie odpuścić ani jednej minuty, ani jednego dnia. A najkrótszy to czas przygotowań, tylko wiadomo, że wtedy lat trochę miałem mniej. Miałem 22 lata bodajże i boksowałem we Włoszech, 3 tygodnie do walki 12-rundowej się przygotowałem. Jeśli dobrze przygotuję dietę, dobrze będę wypoczywał, wszystkie rzeczy będę robił dobrze, więc myślę, że nie powinno być najmniejszych zmartwień. Pozdrawiam wszystkich
Serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam na 20 maja.